W dniu dzisiejszym, to jest 23 lipca, po godzinie 16, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniewie otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego mającego miejsce w Bielawie przy ulicy Żeromskiego. Po dojeździe pierwszych zastępów, można powiedzieć tak, że pożar został ugaszony przez osoby postronne. W wyniku rozpoznania ustalono, że do pożaru doszło w trakcie ładowania akumulatora. Prawdopodobnie w wyniku zwarcia doszło do pożaru prostownika. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Sprawdziliśmy, czy pożar został dokładnie ugaszony i odłączyliśmy akumulator w uszkodzonym pojeździe. Prostownik był położony na komorze silnika, przykryty maską, no i tam doszło do pożaru. Na miejscu pracowały zastępy z Państwowej Straży Pożarnej Dzierżoniowa, dwa zastępy, zastęp OSP Bielawa oraz policja.